System rozpoznania zobaczył, system dowodzenia przekazał, a system rażenia wykonał to, co miał wykonać. I to jest taka, takie wzorcowe połączenie. Bo jeżeli mówimy, że Ukraina według różnych danych zużywa miesięcznie od 10 do 30 tysięcy dronów, to jest zaskoczenie, tak? Masowość użycia, gdzie no nie zakładałem jednak, że drony będą polować na pojedynczych żołnierzy wręcz. Obie strony wycięczają się nawzajem, wykrwawiają się nawzajem, co dla Ukrainy no, przy kolejnych tygodniach, miesiącach może być nie do, nie do wytrzymania po prostu kondycyjnie. Całkowicie zgadzam się, podpisuję obiema rękami pod tym, co pan gen generał powiedział: że na wojnie wygranych nie ma, są tylko straty, śmierć i cierpienie ludzi. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj kolejna rozmowa z okazji drugiej rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję "Czytamy dla Ukrainy" i 10 złotych z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD. Polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K jak KFT. Literki, drodzy państwo, mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. I przypominam, że partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, która pozwoli Państwu zaoszczędzić czas. Wszystkie informacje o rabatach poniżej. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za oglądanie. Widzą, oczywiście, historiarealna.pl. To jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie m.in. nową książkę, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem: Wojna Ukraina, Ukrainę, Wojna o Świat. A moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Pan Generał Tomasz Drewniak. Dzień dobry. Dzień dobry Panom, dzień dobry Państwu. I Pan Pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry, Panie Pułkowniku. Dzień dobry, panie generale, panie redaktorze, szanowni państwo. Panowie, bardzo dziękuję wam, że zgodziliście się wziąć udział w tej rocznicowej dyskusji historii realnej. Dwa lata, drodzy państwo, trudno w to uwierzyć, dwa lata właśnie mijają od agresji Putina na Ukrainę. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ta wojna przebiegała, jakie są perspektywy na przyszłość, jakie błędy popełniły obie strony. Ale panowie, jeszcze zanim przejdziemy do samej rozmowy, chciałbym tylko panów krótko poprosić o skomentowanie tego newsa, że hajmars ukraiński dopadł gdzieś w Szczerym Polu na poligonie stojących rosyjskich żołnierzy, czekających na jakiegoś generała. Pociski kasetowe eksplodowały i zginęło podobno 65, a nawet więcej, 65, nawet więcej żołnierzy. Panie generale, fatalny błąd Rosjan. Powiem, że dobre rozpoznanie Ukrainy, no bo żeby strzelić pociskiem, no to najpierw należy wiedzieć, co się strzela. Tutaj ten cel był, jak donoszą media, dość zidentyfikowany. Czyli raczej, raczej tutaj bym widział to w takiej konfiguracji, oczywiście błędu Rosjana lub niedocenienia strony ukraińskiej, ale też bardzo dobrego rozpoznania i dystrybucji informacji, bo to, że coś widzimy, nie oznacza, że na czas dostarczymy informacje do wykonawcy. W tym wypadku wszystko zagrało, czyli system rozpoznania zobaczył, system dowodzenia przekazał, a system rażenia wykonał to, co miał wykonać. I to jest taka, takie wzorcowe połączenie. Panie pułkowniku, to samo pytanie do pana, tylko jeszcze dodam, że to, co mnie szokowało, to się okazało, że pan generał, na którego czekali, ten rosyjski dowódca, ci żołnierze w końcu nie przyjechał, bo miał jakieś inne e, zadania, e, natomiast pojawiły się pociski e, właśnie kasetowe ukraińskie i tylko taką jedną mam wątpliwość, czy to się opłaca z takich potężnych, potwornych pocisków, które tak dużo kosztują strzelać do piechoty? To się, y, y, koszt, efekt w czasie wojny się liczy inaczej i, i y, y, pociski się produkuje i y, y, cena ich jest y, jak gdyby wliczona w, w cenę wojny. Natomiast przeciwnika się razi wszędzie tam, gdzie się go wykryje, a, a kilkudziesięcioosobowy cel, u, uderzenie jak najbardziej uz, uzasadnione. Natomiast warto zauważyć, że Ukraińcom zdarzało się popełniać podobne błędy też. Także tutaj te a, umiłowanie zbiórek w wojsku, jak widać, w czasie wojny nie przemija i, i te takie, takie wizyty które mają uczcić wręcz y, 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 bardziej osobę niż wydarzenie. W armii rosyjskiej są mocno celebrowane wciąż. Ja te czasy jeszcze pamiętam, pan generał zapewne też, ale one, one szczęśliwie y, y, w dużej części minęły mogło być jeszcze trochę lepiej tutaj, jeśli o nas chodzi. Natomiast takie błędy się zdarzają obu stronom i w ogóle takich zbiórek do końca uniknąć nie da się. Natomiast robienie ich w zasięgu wyrzutni HIMARS, które są doskonale Rosji znane, no jest właśnie to, co pan generał powiedział, niedocenieniem ukraińskich zdolności, które w tym wypadku okazały się na wysokim poziomie. Ja dodam, że to, ta zbiórka miała miejsce 30 kilometrów od frontu. Heimars huknął prawdopodobnie z 80 kilometrów. No i tak jak powiedzieliśmy... Aha, trzy kompanie zebrały się w polu, oczekując na tego dowódcę i po prostu masakra. Dzisiaj to jest na pierwszych miejscach we wszystkich portalach ta informacja. Natomiast panowie, proponujesz teraz przejść do naszej rozmowy rocznicowej, dwa lata wojny. Ja zacznę może od końca tą historię, to znaczy kto wygrywa... A kto przegrywa? Panie general. Ciężkie pytanie, bo, bo nie, tak naprawdę my wszyscy przegrywamy, tak, żeby wyjść trochę dyplomatycznie z tego. No bo, no bo dwa lata trwa wojna, dwa lata ma to bardzo silny wpływ na nas wszystkich. On dzisiaj może nie jest tak odczuwalny jak w pierwszych tygodniach, kiedy jednak ogromna rzesza. Ludności ukraińskiej była, przechodziła przez terytorium Polski, czy była na terytorium Polski. Dzisiaj to się ustabilizowało. To po pierwsze. Po drugie, można powiedzieć, że Ukraina wygrywa, bo obroniła swoje terytorium, obroniła swoją stolicę. Nie doprowadzono do zmiany rządów, bo takie chyba były pierwsze zamierzenia Putina, żeby wprowadzić swojego człowieka do Kijowa. Więc, więc w, tym, w tym wymiarze wygrywa. W wymiarze takim taktycznym. Ostatnie wydarzenia pokazują, że tutaj bym wskazał na, na remis. Obie strony wycięczają się nawzajem, wykrwawiają się nawzajem, co dla Ukrainy no, przy kolejnych tygodniach, miesiącach może być nie do, nie do wytrzymania po prostu kondycyjnie. A Rosja, Rosja przegrała na, na arenie międzynarodowej. Rosja przegrała wiele rzeczy. Rosja spowodowała to, że Europa się obudziła, że dzisiaj mamy Szwecję i Finlandię, Finlandię już na to, a Szwecję za chwilę, że mamy dzisiaj bardzo poważne dyskusje na temat bezpieczeństwa, nawet w Niemczech, które jeszcze dwa lata temu byłyby uważane za jakieś, no raczej literaturę fantastyczno naukową, niż, niż jakieś poważne, poważne. Publikacje. Francja to samo. Także, także Rosja myślę, że nie spodziewała się takiego efektu, więc w tym wymiarze dla mnie Rosja jest przegraną. Moralnie oczywiście też za to wszystko, co, co zrobiła i robi. To już w ogóle jest poza, poza wszelkimi tymi. Także ja powiem tak, że bardzo rzadko na wojnie są wygrani i przegrani. Na wojnie najczęściej są mniej lub bardziej pobici. I to w tych kategoriach bym, bym to to rozpatrywał. Bo nawet jak ktoś pokazuje te wszystkie parady, zwycięstwa i tak dalej, to za tym są setki, tysiące żołnierzy, którzy zostali, ludzi, cywili, żołnierzy, majątku, wszystkiego został zniszczone po prostu. Także także ja tak powiem, nie podchodzę bardzo optymistycznie wygrany, przegrany, raczej, mniej lub bardziej pobity. No dobrze, to zmieniam swoje pytanie, które kieruję teraz do pana pułkownika, kto jest bardziej, a kto jest mniej e, obity, ale mówiąc poważnie, no to rzeczywiście, tak jak mówi pan generał, Ukraina obroniła swoją niepodległość, ale właśnie przegrała bitwę o Avdijewkę, e, ze 20% terytorium Ukrainy jest pod okupacją rosyjską, no nie spełnia to definicji chyba zwycięstwa. Znaczy tak, trzeba, od końca trochę zacznę, ten, ten, te 20% może być o tyle mylące, że to jest teren, który Rosja zajęła przede wszystkim wcześniej, przed pełnoskalową inwazją oraz w tej drugiej fazie wojny w jej pierwszym roku, czyli w momencie, kiedy armia ukraińska dopiero się mobilizacyjnie rozwijała, tworzyła zdolności nowe i, i to był moment, gdzie Rosjanie dotarli do Izium, gdzie padła popasna, gdzie zajęli na chwilę Łymań i, i parli do przodu wtedy. tak? To była niefortunna dla Ukrainy bitwa o Siewierodoniesk. To wtedy nastąpił ten postęp, jeżeli chodzi o zajmowanie terytorium. Potem Ukraina część jego odbiła, czyli Hersoń i obwód charkowski. I w zasadzie od tego czasu zdobycze rosyjskie zeszły rok to jest tego, co pamiętam, rzędu 50-60 km kwadratowych. Więc rosyjski postęp w momencie kiedy armia ukraińska osiągnęła masowość, jest nadal znikomy. Tak, padł Bachmut, padła Avdiivka, Marinka, zupełnie malutka wioska, ale to. To jak gdyby nie zmieniło decydujący sposób obrazu pola walki. Natomiast kto w tej chwili jest bardziej obity? Może ja bym troszeczkę inaczej odpowiedział. No przewagę strategiczną obecnie Rosja ma I, i, i to jest faktem, bo Rosja jest stroną nacierającą. Rosja decyduje, gdzie się toczą walki, no bo na tym ta przewaga polega. Natomiast jakim kosztem ona ją buduje? Jeżeli spojrzymy na bitwę o Avdiivke, no to o na zdobycie powiatowego miasta Rosjanie skoncentrowali jedną całą armię ogólnowojskową z centralnego okręgu, czyli trzy brygady i dywizję pancerną. Pierwszy korpus arminy Doniecki, czyli kolejna armia, czyli mamy dwie armie, wspierała to druga armia ogólnowojskowa, i jeszcze sprzęt przerzucano z 25. No to, yy, yy, tak jak uczono pana generała czy mnie, koszt, efekt, tak? I teraz wokół Afdziewki, której de facto broniła 110. Brygada, czyli to są tak zwane brygady setne. To są brygady, które powstały w czasie wojny z powołanych rezerwistów, i te brygady są słabsze od tych brygad etatowych ukraińskich. Nie mają na przykład batalionów czołgów, mają przestarzałą artylerię. I ta brygada broniła miasta przez cztery miesiące. Oczywiście to jest nieco uproszczenie, bo jednak skrzydła zabezpieczały kolejne brygady, prawda? Ale nadal siły, które tam rzucono, były olbrzymie. I teraz jak wygląda zwycięstwo? Miasto padło, bo paść musiało. Przy takich siłach, przy braku amunicji artyleryjskiej po stronie ukraińskiej, no miasto musiało paść wcześniej czy później. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na obraz z, zwycięstwa, no to miasto otacza takie półkole ponad 600 zniszczonych wozów bojowych rosyjskich. Ja próbowałem policzyć, ile oni rzucili czołgów tam. E, wyszło mi, że około 800. Zgromadzili około 800 czołgów, z czego stracili ponad 200. No, to jest zwycięstwo. Tylko e, e, ile takich zwycięstw Rosja jest w stanie świętować jeszcze w tym roku? No, ze trzy może. A, a sukces jest, no, no front się nie załamał przecież, prawda? Koszt, efekt. Więc yy, y, obite są obie strony. Ja się całkowicie zgadzam, się podpisuję obiema rękami pod tym, co pan gen generał powiedział, że na wojnie wygranych nie ma, są tylko straty, śmierć i cierpienie ludzi, ale yy, strategicznie przewagę ma Rosja. Natomiast Rosja nadal nie jest zdolna osiągnąć celów, które sobie założyła. Niestety Ukraina też i tu jest też taka rozbieżność między na poziomie strategicznym między celami politycznymi, a zdolnościami militarnymi I, i to jest złe. Powiem, że taka mój główny, główny niepokój budzi, że no, no niestety jednak cele polityczne, Armia re realizuje politykę na polu walki, a cele polityczne Ukrainy obecnie są niestety, ale no, bardzo rozbieżne co do obecnych zdolności. Więc z perspektywy mojej, tak ten drugi rok się kończy właśnie. Panowie, jeszcze o tym, co, co się może wydarzyć, porozmawiamy, natomiast chciałem się teraz cofnąć w czasie z obydwoma panami oficerami do yy, 24 lutego 2022 roku. Czy, panie generale, zgodzi się pan z taką opinią, że ta wojna to jest wojna państwa, mocarstwa z państwem średnim? Jaka, panie generale, była z bilans sił w momencie wyjściowym między tymi dwoma armiami? Czy to było starcie Dawida z Goliatem, czy to jest uproszczony obraz? To jest um, uproszczony obraz, bo kartkowo, czy książkowo, czy, czy tabelarycznie, byśmy powiedzieli, to tak było. Tak? Kiedy, kiedy porównamy armię rosyjską, która była uważana za drugą armię świata, za armię ukraińską, która tam była, nie wiem, na dwudziestym którymś miejscu, no to wydaje się, że to powinno być, wyglądać to trochę jak pustynna burza 91. No ale tak po pierwsze nie wygląda, po drugie też pamiętajmy, że te tabelaryczne wszystkie porównania, one są bardzo mylące, bo, bo nie tabelki walczą. Tutaj Ukraina... I co jest chyba największym sukcesem wszystkich nas, potrafiła zbudować koalicję ludzi, którzy pomagają, w różny sposób. Potrafiła od samego początku być zasilana informacjami z, z zachodu, tak naprawdę. Bo, bo nie oszukujmy się, to niezdolności ukraińskie powodowały to, że Ukraina była w tych miejscach, w których powinna być i w tym czasie, w których powinna być żołnierze ukraińscy, zatrzymując rosyjskie kolumny czołgów i tak Także tutaj, tutaj, proszę, proszę pamiętać, kiedy żołnierze amerykańscy się przywozywali do Polski, pierwsi się tu pojawili prawie miesiąc przed konfliktem, budując pewne, pewne zdolności amerykańskie w Rzeszowie, w Mielcu i w paru innych miejscach. Także, także ten, to wszystko to, to nie jest taki pojedynek rewolwerowców, jak na Main Street w Westernie, że wychodzi dwóch dżentelmenów i kto szybciej wyciągnie rewolwer i glebie szczeli, to, to drugi padnie. Tylko tutaj jest dziesiątki różnych rzeczy, które się nakładają od polityki, to, o której mówił pan pułkownik, przez ten element wojskowy, aż do takiego ludzkiego. Papierowo wydawało się, że to powinien być pustynna burza. A, a wyszło, no dzisiaj jest, niedługo będzie dwa lata, i wszyscy wiemy, jak, jak ta sytuacja wygląda. Jedyną rzeczą, jaką chciałbym dodać, to to, że jednak Rosjanie chyba popełnili, znaczy o tych błędach będziemy jeszcze mówić, ale tutaj samo założenie, bo jednak porównuję to do pustynnej burzy. Pustynna Burza była wzorowo zaplanowaną operacją, która dokładnie wiedziała, Jakie siły ma przeciwnik, jakie siły może zgromadzić koalicja i jak to zrobić. Rosjanie ani chyba do końca nie wiedzieli, jakie siły ma Ukraina, jakie wywołają konsekwencje ogólnoświatowe i co się dalej wydarzy, to po prostu raczej porównałbym to do takiego bandyckiego wejścia, gdzie wydaje się, że jak wpadniemy i zaczniemy głośno krzyczeć i tupać nogami, to zastraszymy wszystkich i ten, a tu się nagle okazało, że pierwszy wchodzący dostał w nos, drugi dostał w drugi raz i, i nagle i nagle cała tam bandycka, bandycka że tak powiem wejście, całe bandyckie wejście się zakończyło dość szybko i, i dość boleśnie. Także, także taka jest różnica między, między tymi dwoma operacjami. Potencjalnie wydawało się, że licząc potencjały takie papierowo kartkowe to wydawało cię, się, że dokładnie tak to wygląda. No dobrze, to ja to samo pytanie kieruję do pana pułkownika, ale jeszcze z, z prośbą taką, bo tą różnicę potencjałów, tak jak mówi pan generał, wyrównał sprzęt amerykański i sprzęt europejski, którego Ukraińcy trochę mieli, ale może, panie pułkowniku, problemem była geografia. Pokażemy teraz Państwu mapę Ukrainy, kawał kraju, a Rosjanie tego dnia zerowego zaatakowali z co najmniej trzech, być może nawet czterech kierunków operacyjnych. Może to był problem, że postawili się zbyt ambitne zadanie? No nie, kierunków było znacznie więcej niż trzy czy cztery, tak? To, to operacja rosyjska naprawdę była wielokierunkowa. A przy czym trzeba, trzeba powiedzieć, że, że, że sam sposób jej przeprowadzenia to już wiemy. Mimo wszystko zaskoczył Ukraińców, bo Ukraińcy zgromadzili znaczną część sił w rejonie Donbasu i zakładali, że uderzenie Rosjanie wyprowadzą z Donbasu zasadnicze. A tak się nie stało. Więc tu, tu strategicznie udało się jednak Rosji. Armię Ukraińską z, zaskoczyć. Natomiast rz, rzeczywiście, no, no, tak jak pan generał mówił, absolutnie e, 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 po, popełniono fatalne błędy na etapie planowania, a Bóg wojny nie wybacza błędów popełnionych na etapie planowania operacji. A tu popełniono wszystkie możliwe błędy. Niedoszacowano przeciwnika, przeszacowano zdolności własne, zignorowano teren, który walczył dla Ukraińców, nie rozwinięto się logistycznie, a mało tego, postępiono wbrew własnej doktrynie, gdzie Rosja nie zakładała tak szerokich operacji bez rozwinięcia mobilizacyjnego, w wyniku czego tą zdolność na dłuższy czas utraciła. No więc przy takiej liczbie błędów, co mogło pójść źle. Tak? I rzeczywiście wsparcie amerykańskie w, sp... amerykańskie, w ogóle wsparcie NATO, bardzo szybkie, Amerykanie, Brytyjczycy, my, ten sprzęt zaczął płynąć już przed inwazją. I jeżeli ten sprzęt się pojawił właśnie wobec źle zaplanowanej operacji, jeszcze on w tym okresie pozwolił przechylić szale zwycięstwa na stronę ukraińską. No ale to była pierwsza faza wojny. No ale w wyniku tej pierwszej całkowicie źle przez Rosjan poprowadzonej, ta wojna zmieniła się w tą wojnę. Częściowo pozycyjną wojnę masową, Ukraina dzięki temu zyskała czas, żeby się otrząsnąć z tego pierwszego szoku, bo to nie tak, że Ukraińcy byli przekonani, że będzie wojna, tak wielu Ukraińców było zaskoczonych tym przecież. Otrząsteła się z szoku, że ma pełnoskalową wojnę, zaczęła te zdolności bardzo szybko zresztą budować, bo tempo rozwoju armii ukraińskiej ono było olbrzymie. Teraz co prawda widzimy, że to się wiązało z pewnymi upośledzeniami, które się pojawić musiały przy tak szybkiej rozbudowie, ale to już Ukraina musi z tym sobie obecnie radzić, mam, mam nadzieję, że sobie poradzi. I teraz yy, oceniając ten, ten okres, patrząc na niego, czy był to Goliat i Dawid te papierowe właśnie o, tabelki, one kłamią też pod tym względem, że pytanie nie ilu żołnierzy liczy armia, tylko ilu ma wojowników zdolnych do skutecznej walki w składzie tej armii. Czyli mówimy o żołnierzach dobrze wyszkolonych, dobrze wyposażonych, o wysokim morale, gotowych do nie polec za ojczyznę, tylko zabijać za ojczyznę, bo tak się wojny wygrywa. I, I tych wojowników Ukraińcy mieli wtedy po prostu więcej. W tej chwili to się wyrównało, bo Ukraińcy już mają mniej wojowników, a mają więcej trochę, niestety, ludzi, których no, zmobilizowano na siłę, a Rosjanie z kolei wyraźnie podnieśli poziom szkolenia, podnieśli poziom wyposażenia, większą wagę przykładają do e, e, zgrania pododdziałów na tych niższych szczeblach. Stąd na Ukrainie nastąpił ruch w dół, u Rosjan ruch w górę, w wyniku czego gdzieś te armie się w tej chwili spotkały już trochę. No dobrze, to teraz mówiliśmy już o geografii, która była wyzwaniem dla Rosjan bez wątpienia. Ukraina to bardzo duży kraj. Natomiast wspomniał pan, panie pułkowniku, że wojna z szybkiej, ruchomej zamieniła się w długą na wyczerpanie niemalże pozycyjną. Panie generale, czy losy tej wojny przesądził nieudany desant powietrzny na lotnisko Hostomel i to, że Rosjanom nie udało się wygrać właśnie w ramach tego błyskawicznej wojny Blitzkriegu, zająć Kijowa i rozstrzygnąć wojny w kilka tygodni? W ogóle widział, to było blisko do takiego rozwiązania? Wydaje mi się, że taki był plan Rosjan, żeby taki Powtórzenie Afganistanu, czyli lądują spadochroniarze pod stolicą danego kraju, przyjmują najważniejsze ośrodki, czyli ośrodek władzy, ośrodek telewizyjny. I, I wprowadzają swojego kandydata w tym czasie kolumny, które tu z Białorusi, i to, był, to było zaskoczenie dla Ukraińców, bo, bo jednak proszę zobaczyć, wracając do geografii, jaką rzekę by musieli sforsować Rosjanie jaką szeroką, oni po prostu obeszli i zaczęli jechać z Północy i nie atakowali na Zachód, a tak naprawdę atakowali z północy na południe, a nawet z lekkim zacięciem na wschód. E, e, więc, więc, więc to to, 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 był, to był jakiś plan. No i myślę, że plan rosyjski był taki właśnie, żeby przejąć główne e, strategiczne miejsca w stolicy, prowadzić swojego człowieka, którego na pewno mieli. Na, na fotel e, prezydenta Ukrainy. On by wygłosił jakieś tam przemówienie do narodu, w którym powiedziałby, że nie ma walczyć, co z bratnimi Rosjanami i tak dalej. Oczywiście, że część Ukrainy by posłuchała, część by nie posłuchała, ale wprowadziłoby to totalny zamęt, który pozwoliłby Rosjanom na, na to, e, żeby ich kolumny, które były tak rozwinięte, mogły w, z dużo mniejszym oporem posuwać się do przodu. Jakby po, na potwierdzenie tych słów, to jest chyba wywiad prezydenta Ukrainy, który powiedział, że był taki moment, że oni w Bunkrze się przez dwie godziny on ostrzeliwali w zasadzie już w tym, że prezydent był otoczony przez, przez grupę specnazu i dopiero reakcje jednostek, które dotarły i go, i go uwolniły, ale sam opowiadał, że przez około dwóch godzin byli, byli w zasadzie w otoczeniu czy w okrążeniu. Niewiele brakowało, żeby, żeby no, po prostu Rosjanie go przechwycili. Myślę, że gdyby tak się stało, to dzisiaj byśmy nie rozmawiali o wojnie pozycyjnej, dzisiaj byśmy rozmawiali, o, o chyba całkiem innych realiach. Dzisiaj byśmy może mogli, nawet mogli rozmawiać o dwóch Ukrainach. Wrócilibyśmy do, do takiej koncepcji z 18 roku, tak, ta Ukraina wschodnia i zachodnia, kiedy, kiedy był taki moment, że były prawie dwa państwa ukraińskie oczywiście tam, mówię czysto teoretycznie, bo tam miały problem z uznaniem na arenie międzynarodowej, ale, ale tak to funkcjonowało i myślę, że Putin miał taki pomysł, bo nie sądzę, żeby, żeby aż na tyle jego siły by zdolne, żeby aż dotrzeć do granicy z Polską. Myślę, że gdzieś Kijów i tutaj linia Dniepru byłaby dla niego całkowicie wystarczająca i reszta zwasalizowanie Ukrainy, połączenie, odcięcie jej od morza, połączenie się z Mołdawią i zrobienie z Ukrainy tak jego przedpola, w którym miałby swoje wpływy, i, i on by tam rozdawał karty. Oczywiście jakaś partyzantka. Taki myślę był plan, dlatego on mówił o operacji specjalnej, że to miało być um, krótkie, chirurgiczne cięcie. Wchodzimy do Kijowa, um, wy, wysadzamy władze ukraińskie z, z fotela, wsadzamy swoich, um, i, um, no i wtedy um, przyjazny nam rząd ogłasza jakiś tam cały cykl um, ustaw. Plus, plus odpowiednie nagłosienie w mediach powoduje, że no, szybko osiągamy sukces. Szczęśliwie według mnie zestrzelenie, ten słynny film, na którym widać te śmigłowce, które spadają, widać samolot transportowy, którym, którym ginie. Tutaj mówimy o kilkuset żołnierzach, ale tych kilkuset żołnierzy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, dobrze wyposażonych i mających określone zadania mogło... Przychylić szale tej wojny na, na korzyść Rosjan. Przynajmniej na tym początkowym etapie. Tak się nie stało. Szczęśliwie dla Ukrainy tak się nie stało. No dobrze, to teraz, panie pułkowniku, dlaczego yy, Rosjanie przegrali bitwę o Kijów? Myśmy już mówili, panowie, o odległościach olbrzymich, rozciągnięciu logistyki, o tym, że Ukraińcy stawili z, z niespodziewanie yy, mocny opór, ale mam takie pytanie, może, nie wiem, oczywiste, które się nasuwa. Czy luty? To jest w ogóle, panie pułkowniku, dobry moment na rozpoczęcie wojny. Czy pogoda nie była przeciwko Rosjanom? No, no nie szczególnie na Ukrainie, tak. Luty był możliwym najgorszym chyba terminem, i istotnie mieliśmy obrazy kolumn pancerno zmechanizowanych rosyjskich, które wchodziły pod ogień artylerii ukraińskiej w takich ugrupowaniach przedwojowych. Czyli to jest kolumna, która zdolna jest do podjęcia odpowiedzi ogniowej, ale nie jest w stanie prowadzić walki z wykorzystaniem wszystkich swoich możliwości. I te kolumny wchodziły pod ogień artylerii ukraińskiej, bo rozpoznanie okazało się fatalne. One mogły się przemieszczać tylko po drogach utwardzonych. Mało tego, ponieważ te siły były niewystarczające, między tymi kolumnami nie było łączności, w związku z czym ukraińska piechota w stanie była przenikać, organizować zasadzki. Okazało się, że walka radioelektroniczna zakłóca Rosjanom własną łączność, więc musieli ją wyłączać po to, żeby koordynować choćby wsparcie własnej artylerii. Wykorzystywały to ukraińskie drony. Skutecznie prowadząc rozpoznanie i też atakując z powietrza cele, odnośnie logistyki, to, to nie chodziło nawet o dystans, bo dystans nie był duży. Chodziło o to, że Rosjanie tej logistyki nie rozwinęli. Tam była logistyka towarzysząca czyli po prostu pojazdy z paliwem i amunicją. Towarzyszyły kolumnom, tym w ugrupowaniach przedbojowych, które wchodziły pod ogień artylerii. Więc mieliśmy sytuację taką, i to było widać na filmach, na zdjęciach, gdzie na jednej drodze stały rozbite czołgi, bojowe wozy piechoty, cysterny, ciężarówki wiążące zapasy i artyleria ciągniona, która z tyłu na to wpadała, wszystko jeszcze. To nie miało prawa znaleźć się w tym samym miejscu o tym samym czasie. A tak się działo. No bo to miała być rzeczywiście operacja specjalna. Rosjanie nie kłamali, że oni nie zaplanowali wojny, tylko operację specjalną, czyli poszli na operację specjalną, a dostali wojnę. I po dwóch latach są w miejscu, w którym wcale nie chcieli być. Przecież. Natomiast Kijów, bo, mimo wszystko, ten hostomel okazuje się, po tych informacjach, które mamy i, i o czym już pan generał wspomniał, że on był bliższy sukcesowi, niż się mogło wydawać jednak. E, 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 dlatego, że mimo wszystko rosyjski spec działał całkiem sprawnie, wspierający ten, ten desan, dezorganizujący Kijów, tak? Spadochroniarze, czy tam wojska aeromobilne rosyjskie, tam bardzo sprawnie lotnisko. Zajęły bardzo szybko. One wykonały swoją robotę, zabezpieczyły prawidłowo obszar. Okazuje się, że jednym z czynników decydujących było to, że ukraińscy żołnierze wycofując się, zablokowali pasy startowe ciężarówkami, które uszkodzili. I, i nadlatujące iły na przykład, tak, które mogły być kluczowe, tak? Właśnie tych paruset żołnierzy przerzuconych na iłach. 7-6, one mogły naprawdę zmienić mocno obraz, bo te kolumny z Białorusi, one były naprawdę niedaleko już. I, i, i kilka czynników, tak? Pojawienie się żołnierzy, między innymi z jednostek specjalnych ukraińskich i tak dalej, którzy bardzo szybko podjęli działania, i to były takie decyzje, też warto zauważyć, dowodzenie. W odpowiedzi na sytuację, bo jednak Ukraińcy byli na tyle zaskoczeni, że tam przez dłuższy czas nie było centralnego koordynowania obroną. Tak? To, to dowódcy podejmowali decyzję sami. Dlaczego? Bo to byli doświadczeni bojowo ludzie. Tak? Oni nie czekali na rozkazy, tylko reagowali. Dzięki temu ta operacja dekapitująca się nie powiodła. Tak? Jak pan generał mówił, to było klasyczne dla Rosjan, bo był Afganistan, ale przedtem były Węgry i były Czechy. Interwencja na Węgrzech, interwencja w Czechach zaczęła się dokładnie w ten sam sposób. Tak? Na lotnisku stołecznym wylądowały radzieckie wówczas jeszcze jednostki powietrzno-desantowe i wykonały uderzenie dekapitujące. Na Węgrzech opór był minimalny, w Czechach żaden, ale takie same operacje prowadzono. Więc tu, tu jak gdyby plan, plan był nie był wcale taki zły, ale nie powiódł się. Bo jednak Ukraińcy, pomimo, że nie byli przygotowani na coś takiego, zareagowali na tyle szybko, na tyle sprawnie, na tyle kreatywnie wręcz, bo zablokowanie pasów to, była, to, była, to był pomysł żołnierzy po prostu. W wyniku tego za, zakończyło się to niepowodzeniem, a rzeczywiście uderzenie dekapitujące na Kijów bo miałoby olbrzymie zn znaczenie. I, I właśnie ja się też zgadzam tutaj z. Z tym, z tym, co zostało powiedziane, że, że dzisiaj Ukraina by była w zupełnie innej sytuacji. Panowie, ukraińcy, ukraińcy wygrali bitwę o Kijów, Rosjanie ją przegrali, a teraz odwróćmy stolik. Co jest największym sukcesem strony rosyjskiej tych, nie wiem, pierwszych miesięcy czy pierwszego roku wojny? Panie generale. No, największym sukcesem strony rosyjskiej jest południe. My widzimy bitwę o Kijów, przegraną, wycofanie się na sporotę na teren Białorusi, ale proszę pamiętać, że Rosjanie na tym kierunku południowym, czyli wzdłuż brzegu Morza Czarnego, przesuwali się momentami z prędkością 30-40 km dziennie. To są wzorce najlepsze, jakie mogło być. Tutaj e, chyba najsłynniejszy czołgista Patton się przesuwał z takimi w swoich najlepszych momentach się przesuwał z takimi prędkościami, więc Rosjanie tutaj e, osiągnęli ogromny sukces, do tego trzeba powiedzieć, że na tym kierunku i wywiad rosyjski i grupy specjalne działały bardzo sprawnie, bo okazało się, że żaden most i żadna kluczowa infrastruktura nie została wysadzona ani zablokowana. Więc Rosjanie tą operację południową wykonali, powiem, z, no, nie, nie wypada mi chwalić Rosjan, no bo, no, bo, no bo działają jak działają, ale jak odrzucimy te emocje, to czysto wojskowo ta operacja miała duży rozmach i duży sukces. Oczywiście obrona słynnych zakładów, huty, gdzie, gdzie się, gdzie się Azow bronił, trochę Rosjanom pokrzywała szyki, to tak trochę zrobiono z tego, z tego taki, zawsze tak jest, że, że się znajdzie grupa żołnierzy, która, czy, 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 czy grupa ludzi, która się broni, i, i potem koło tego powstają legendy. No i tutaj podobna podobny legenda Azostalu została zbudowana, chociaż oni się tam dokładnie bronili. To, ale no, zostali otoczeni przez Rosjan no, i się skończyło, jak się skończyło. Ale mówiąc o tym sukcesie, mówię o, o, o południu, należy to uznać za duży sukces Rosji i oprócz. Tego, że wycofali się z tej z Hersonia, czyli z zachodniego brzegu, dzisiaj w zasadzie po linii Dniepru trzymają swoje zdobycze, które zdobyli na południu. Tam Ukraińcy próbowali atakować kilkakrotnie. Tam jedna czy druga brygada, w zasadzie ukraińska, dość mocno została przetrzebiona, nawet może trochę więcej niż jedna i druga. I Rosjanie tam się trzymają dość mocno. Także jeżeli chodzi o sukcesy rosyjskie. To uważam, że kierunek południowy, czyli wzdłuż brzegu Morza Czarnego, to był ich największy sukces. No tak, widziałem, panowie, że jest plan zbudowania teraz linii kolejowej idącą i tym właśnie wzdłuż Morza Azowskiego. Panie pułkowniku, rozumiem, że chodzi o strategiczne połączenie Krymu drogą lądową z Rosją i w ten sposób wzmocnienie rosyjskiej opanowania nad Krymem. Taki jest cały zamysł tej bitwy na południu. Tak, bo ja oczywiście zgadzam się z panem generałem, że, że to był największy sukces rosyjski, bo, bo tam im poszło tak, jak planowali. Akurat uderzenie na Hersoń, gdzie ono, ono było zaplanowane. Rajdowo wręcz, bo to robiły wojska WDW ich. No ich wojska WDW są nietypowe, bo dysponują pojazdami opancerzonymi, i oni tą zdolność doskonale wykorzystali. Tam doszło do jedynego udanego desantu chyba śmigłowcowego, dzięki czemu uchwycono zaporę. I tam Rosjanom wyszło w zasadzie wszystko do momentu, kiedy poszli dalej na Mikołajów, bo na Odessę już nie wyszło. Ale dlatego, że tam już. Tam się zmieniło dowództwo ukraińskie, bo, bo tam, tam jest mowa o zdradzie, ja nie chcę wchodzić, bo nie mamy pełnej wiedzy, no ale co się na rzeczy, bo w momencie, kiedy zmieniło się tam dowództwo, nagle ta obrona się usztywniła i, i na linii Mikołajów dalej Rosjanie zostali już powstrzymani, tak? A, a gdyby zajęli Odessę, no to też to byłaby inna wojna, prawda? Ale rzeczywiście, no połączyli Krym, połączyli Krym z... Donbasem. I jest to sukces absolutnie największy. Stąd takie fortyfikacje rosyjskie, żeby ten największy sukces utrzymać, prawda? A budowa linii kolejowych naprawdę dla Armii Federacji Rosyjskiej jest wyzwaniem niewielkim, bo Armia Federacji Rosyjskiej, jako jedna z nielicznych, utrzymuje nadal wojska kolejowe. I tu mówimy o, o brygadach wyposażonych we wszystko. Co potrzeba, żeby te linie kolejowe budować i naprawiać. No, no, dlatego, że logistyka armii rosyjskiej w dużej części opiera się dalej na, na transporcie kolejowym. Zresztą nie tylko, tak, transport kolejowy dalej jest kluczowy, ale Federacja Rosyjska utrzymała wojska kolejowe nadal. I naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby te brygady tą, tą kolej tam budowały, i to myślę, że kilka linii, tak? Nawet. Więc yy, y, to oczywiście no, no, Rosjanie zrobią wszystko, żeby ten korytarz utrzymać. Bo to jest, to jest konkretny, wymierny sukces, jaki odnieśli. Tak naprawdę jedyny. Jedynie tutaj, jakby zgadzając się z tym wszystkim, co mówi pan chciałem, chciałem mu uzupełnić, bo ciągle mówimy o lądowej drodze na Krym, ale tak naprawdę w, pod bardzo ważnym elementem, jaki mieli Rosjanie, to jest ujęcie wody. Ujęcie wody dla Krymu jest po stronie ukraińskiej na rzece Dniepr. I to Ukraina regulowała ilość wody, jaka dopływa do Krymu. I dla Rosjan było to niedopuszczalne, no bo Krym nie ma sam w sobie możliwości samowystarczalnych w wodzie pitnej. Ja miałem okazję być na Krymie i mogę powiedzieć, że tam woda w kranie bywa, są takie grafiki dyżury i woda w kranie bywa niecodziennie, a bywa dwa albo trzy razy w tygodniu. W różnych miejscach Krymu jest podział, są takie tabelki, więc, więc tam problem wody jest ogromny. Do tego, no, żeby coś tam uprawiać, a ziemia jest dość żyzna, to też jest potrzebna woda. Więc Rosjanie tak naprawdę, zajmując określone miejsca, nie tylko wywalczyli sobie drogę lądową do Krymu, bo nie muszą jeździć po słynnym moście, ale też zabezpieczyli się w wodę pitną, co jest. Równie ważne dla, dla Krymu, jak, jak dostęp lądowy, bo Ukraińcy po prostu mogli za, zasuszyć Krym, nie dostarczając wody. Tak, ja pamiętam, że parę razy Ukraińcy jak odcinali też prąd, wodę tym co tak. bym... Sobem... No dokładnie z elektrowni, z elektrowni tej atomowej, która jest na, na rzece i, i woda, i prąd jest do Krymu tak połączony. No To jest oczywiście rozwiązanie, pamiętając, że Związek Radziecki, ale. No Rosjanie nie byli w stanie na Krymie od czasu, kiedy go zdobyli czy przejęli, to nie byli w stanie za wiele zmienić w tej konfiguracji. Tu, tu, tu jeżeli można, warto zauważyć, że zniszczenie Tamy w dużej części ten system całkowicie zniszczyło. Ja, tej analizy nie jestem tu absolutnie specjalistą, więc bazowałem na tym, co piszą osoby zajmujące się. Hydrografią, hydrologią, yy, i tak dalej, że yy, wysadzenie tamy tak upośledza rolnictwo krymskie 70% chyba. Yy, dalej yy, hersońskie 50%, zaporowskie 30% gdzieś tam. Więc yy, yy, ktokolwiek tą tamę wysadził, tak naprawdę zrujnował de facto, tak czy inaczej, rolnictwo na olbrzymim obszarze. Czemu mówię, kto wysadził, bo, bo nadal tak naprawdę nie mamy pewności, co się wydarzyło. Czy było to intencjonalne, czy nieintencjonalne, tak? E, 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 e. Oczywiście dalej raczej patrzymy w stronę Rosjan, ale być może ta eksplozja doszła no, niekoniecznie zaplanowana, aczkolwiek tutaj no, dyskusyjna jest, bo zbież, zbieżność rozpoczęcia ukraińskiej ofensywy z wysadzeniem tamy jest zbyt duża, jednak, chyba żeby. E, e, nie patrzeć mocno w, w rosyjską stronę. Natomiast dowodów dalej, dalej nie ma. To trochę analogicznie, panie pułkowniku, jak z wysadzeniem Nord Streamu e, też na 100% nie wiadomo, chociaż wszyscy się e, wszyscy się domyślamy. Ja w tym momencie tylko wyjaśnię widzom i gościom, że ja nie będę panów pytał o sprawy morskie, e, bo mam oficera wojsk lądowych i sił powietrznych, więc e, sprawy. Wojnie na Morzu Czarnym poświęcimy osobny odcinek już niedługo w historii realnej. Natomiast, panowie, teraz tak. Mówi się, że są dwa rodzaje wojen: ruchome i pozycyjne. Mam takie wrażenie, że dopóki ta wojna była ruchoma, to górą byli Ukraińcy, bo nie tylko wygrali bitwę o Kijów, ale przeprowadzili dwie operacje całkiem zgrabne. Mam na myśli ofensywę charkowską i hersońską. Natomiast w momencie, kiedy wojna zamieniła się w wojnę na wyczerpanie pozycyjną, to zaczęły się bachmuty, afdijewki, no i ta nieudana ofensywa, bicie głową w mur na Zaporożu. Panie generale, zgadza się pan z takim spojrzeniem na tą wojnę, że ona miała takie dwie zasadnicze fazy? No, tak, myślę, że tak to można um, podzielić. Um, czas, kiedy wojska manewrowały i, e, i próbowały um, osiągnąć swoje cele i operacyjne, strategiczne. Um, no i potem czas, kiedy um, zaczęto się okopywać um, i um, udowodniono kolejny raz, że większość strategów wojskowych się myli, ja też, i tutaj się przyznaję, że gdyby ktoś mnie zapytał dwa lata temu, czy będzie wojna e, przypominała e, okopy pod Verdun, to bym się z uśmiechem powiedział, że chyba się komuś coś pomyliło, e, że dzisiaj technologie, lotnictwo, artyleria i tak dalej jest tak sprawna, że tu się nic takiego nie może wydarzyć. No i dzisiaj e, no, muszę się sam uderzyć w piersi i powiedzieć, że no, nagle się nagle wróciliśmy do, 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 do czasów I wojny światowej, do um, linii okopów o głębokości kilkudziesięciu kilometrów, um, 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 o różnego rodzaju fortyfikacjach, o, 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 o walce o, o tutaj jak pan pułkownik powiedział, um, o przez, przez rok zdobyto um, tyle, co przedtem jeden batalion Danzień zdobywał um, um, w manewrowym, manewrowym układzie. Więc, no i już nie mówię o liczbie ofiar z obu stron, bo, bo wojna okopowa no, rządzi się swoimi prawami, i, e, i liczba ofiar tam jest nieprawdopodobna, e, rannych, bo, bo, no, bo tak ona, tak ona wygląda. I, I jak ktoś kiedyś się zajmował I wojną światową i czytał te statystyki, to one są nieprawdopodobne. E, e, jak mówimy o, nie wiem, o pół milionach żołnierzy, którzy, którzy przesunęli front o, o 300 metrów, tak? I, i pół miliona żołnierzy z tego frontu trzeba było wynieść. Tak, tak to dzisiaj wygląda. To zmienia wszystko chyba, bo dotychczas byliśmy karmieni, czy, czy sami karmiliśmy się, czy, czy życie nas karmiło takimi wojenkami typu szybko, sprawnie, ładnie. Miło. Oczywiście Afganistan miał swoją specyfikę, Irak miał swoją specyfikę, ale to gdzieś było na końcach świata i tam walczyło parę tysięcy żołnierzy, więc to, to w ogóle nie, 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 nie bierzemy, jakby w takim wymiarze tego pod uwagę. A tu się okazało, że te wszystkie zapomniane podręczniki bardzo mocno zakurzone trzeba wyciągnąć i uczyć się tego, czego się uczyli nasi dziadkowie, albo nawet jeszcze Pradziadowie. Więc nieprawdopodobna zmiana, i myślę, że dlatego do dobrze jest, kiedy przygotowuje się wojsko do nie do tego, co było, a do tego, co może być. A to, co może być, nigdy nie wiemy, tak naprawdę. Więc to, o czym mówi pan, pan pułkownik, że Ukraina wygrywa w wielu momentach, dlatego, że ma lepiej przygotowanych dowódców na niższych szczeblach, szczególnie, i oni podejmują. Adekwatne decyzje do sytuacji, korzystając z własnego doświadczenia, wiedzy i wszystkiego innego. W rosyjskiej armii nie ma takiej tradycji, generalnie, i nigdy nie było. I w rosyjskiej, i w radzieckiej, i znowu w rosyjskiej nie ma takiej tradycji, żeby to sierżant, czy podporucznik, czy porucznik podejmował ważne decyzje. Te, te, te wnioski na przyszłość powinny być dla nas bardzo bardzo jasne, że ta inicjatywa oddolna, dobre wyszkolenie ludzi jest odpowiedzią. Na pytania, których nie znamy. Bo tak jak powiedziałem, gdybyśmy zapytali, myślę, że 99% specjalistów dwa lata temu, i ktoś powiedział, że będzie wojna pozycyjna w takim wymiarze jak ten, to większość by się uśmiechała, mniej lub bardziej mówiąc, że to chyba jest niepoważne. Hmm. To w takim razie, panie pułkowniku, mówi się, że o powodzeniu na wojnie ruchomej decyduje pewien błysk geniuszu dowódcy, czasami jakość sprzętu, czasami różne inne okoliczności. Natomiast w przypadku wojny na wyniszczenie pozycyjnej decydują potencjały gospodarcze i demograficzne. I trochę wydaje się, że to się sprawdza. I pytanie w związku jest takie do pana pułkownika, czy w momencie, kiedy ta wojna zamieniła się z ruchomej w pozycyjną, właściwie. Ukraina jest na straconej pozycji i tą wojnę może musi przegrać, skoro ma 20 parę milionów mieszkańców obecnie, a Rosja 140. Skoro Rosja ma potężny przemysł, a Ukraina e, może ruin. Ja się, ja się pozwolę nie zgodzić z panem redaktorem odnośnie błysku geniuszu. Błysk geniuszu dowódcy ma znaczenie zawsze, ale relatywnie rzadko jest decydujący. On jest zawsze ważny, w każdej wojnie. Ale też rzadko jest decydujący, bo ja, ja mo, mogę mieć przegenialny pomysł, pytanie: czy mój sztab, moi dowódcy pośrednich szczebli są w stanie ten mój, ten mój genialny pomysł zrealizować, a czy ja mam jeszcze zasoby do tego pozwalające mi go wykorzystać, bądź przełożony mi te zasoby zapewni we właściwym miejscu i właściwym czasie. A żeby te zasoby były. Potrzebna jest w tle cała gospodarka, system militarny i tak dalej. Więc, czy będzie to wojna manewrowa, czy pozycyjna, ta gospodarka też będzie miała znaczenie, bo w wojnie manewrowej ja też muszę mieć napływające zasoby, które pozwalają mi choćby utrzymać to, co już zdobyłem, wykorzystywać powodzenie i tak dalej. Ale oczywiście większe znaczenie ma w wojnie pozycyjnej, tak? Bo w tej chwili mamy wojnę na wykrwawienie. Tak, tak naprawdę obie armie się, obie armie się masakrują. Największa masakra tej, tej wojny, przynajmniej tak wynika ze wszystkich informacji, to była, to była bitwa o, o Bachmut, a WDF ka nie była obustronną masakrą. Należy to podkreślić. To jest udokumentowane już materiałami y, 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 z geopozycjonowania i tak dalej. Także y, 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 sukces rosyjski, ale masakra też po stronie rosyjskiej, nie ukraińskiej była. Tak? Więc yy, obie strony za, zadają sobie olbrzymie straty, przecież dziennie po obu stronach giną setki ludzi dziennie. Yy, ostatnio Ukraińcy wykazują rosyjskie straty chyba najwyższe w tej wojnie, czyli dobowe 1200. No ja zakładam, że to są wszystkie straty, ranni, poszkodowani, kontuzjowani. Na pewno Rosja nie traci dziennie 1200 ludzi. No to to Takich strat nie byłaby w stanie kompensować rezerwami, bo, bo jednostki utraciłyby zdolność. Nie można napychać w nieskończoność nowymi ludźmi, nawet jeżeli ci ludzie są. No ale to są nowi ludzie, nie zgrani się, nie znają. Taka jednostka by, by przy takich stratach po prostu przestała istnieć w ciągu kilku tygodni. Więc, więc, więc te straty są jak gdyby trochę optymistyczne, ale dalej. Giną setki ludzi. I. I obie strony, no, y, y, zacytuję może niekoniecznie lubianego klasyka, tak, ale no, śmierć jednostki jest tragedią. Tak, śmierć milionów jest polityką. Czy tysięcy. No i, i konflikt asymetryczny. Strata jednego żołnierza jest postrzegana jak tragedia. Konflikt w Afganistanie, tak, y, 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 Kraj się pochylał nad każdym żołnierzem utraconym tam, każdy, który tam wysłał. Tak? Tu dziennie giną setki. Więc ta wojna tak wygląda, ona tak będzie wyglądała, i tutaj potencjały mobilizacyjne i gospodarcze no, będą rzeczywiście kluczowe. Przy czym potencjał gospodarczy Ukrainy, jeżeli chodzi o zdolności produkcji militarnej, jest znikomy. Mało tego, Rosja bardzo pilnuje, żeby on nie został odtworzony, tak? Uderzenia rosyjskie, owszem, zdarza się, że one trafiają w obiekty cywilne, ale nie są w nie wymierzone. Gdybyśmy prześledzili geolokalizację, w pobliżu będą albo składy paliw, albo warsztaty remontowe, tak? Albo hale fabryczne jakieś i tak dalej. Więc Rosjanie bardzo pilnują, żeby. Ukraina tego potencjału nie odtworzyła. I teraz, jeżeli mamy wojnę pozycyjną, gdzie jeden kraj jest całkowicie uzależniony od pomocy zewnętrznej, tak naprawdę w obszarze paliwa, w obszarze amunicji, w obszarze remontów w dużej części, bo nie ma zasobów, zdolności remontowych na sprzęt, który otrzymał, tak? a po drugiej stronie mamy kraj, który co prawda jest objęty sankcjami. Ale kraj, którego przemysł to jest 3,5 miliona ludzi w 6 tysiącach przedsiębiorstw. To jest odpowiednik naszej polskiej grupy zbrojeniowej tylko. A jeszcze mamy kooperantów wszystkich. I owszem, są sankcje, ale ja byłem pesymistyczny, jeśli chodzi o militarny obszar sankcji. Dlaczego? Związek Radziecki w warunkach sankcji funkcjonował dekadami i potrafił je omijać. Rosja jest beneficjentem. Związku Radzieckiego i te zdolności najwyraźniej zachowała. Upośledzenia też, ale te zdolności omijania sankcji też i nadal produkuje sprzęt. A zasoby, jeżeli chodzi o y, y, posiadane, są olbrzymie. Oczywiście, dalej y, y, produkcja czołgów y, rosyjskich w części opiera się na mo modernizacji starych typów, na naprawie uszkodzonych. Ale Zdolności ukraińskie w tym zakresie są wielo, wielokrotnie niższe. No i teraz przy wojnie na wyniszczenie, no jednak, jeżeli porównamy potencjał pochodzący z zewnątrz i potencjał własny, no to przez dłuższy okres czasu, no niestety, wynik, ale może być tylko jeden. Kto wygra, jeśli chodzi o potencjały, tak? Chyba, że pojawi się czynnik X, tak zwany, i u Rosjan coś na tyle walnie, tak, że. Pęknie położy się z jakichś przyczyn. Natomiast widzimy zbliżenie z Iranem, zbliżenie z Chinami, chociaż Chiny ostrożnie, zbliżenie z Koreą. Kolejka po gaz i ropę ukraińską rosyjską wcale się nie zmniejszyła tak naprawdę. Nie ma problemu ze zbytem, czyli ma czym płacić omijanie sankcji. Dlaczego w krajach typu Kazachstan, Azerbejdżan, Kirgistan i tak dalej nagle Import elektroniki wzrósł o 1000%. Co się stało? Gdzie ta elektronika trafia? I to się dzieje i się będzie działo. Więc ja tu jestem pesymistyczny niestety, jeżeli o to chodzi. Panowie, przy... Stąd jak gdyby tak ważne jest to przebudzenie zachodu, o którym pan generał mówił, tylko ono jest, z mojej perspektywy, za bardzo deklaratywne jeszcze. Ja bym chciał, żeby to się działo prędzej, szybciej, więcej. A Europa ma takie zdolności. Potrafi, o, tylko że to wymaga odważnych decyzji polityków. Inaczej wymaga odważnych polityków. O, może tak. Panowie, no ja, jeżeli ja mogę powiedzieć o tym, co się zmieniło, tak jak widzę wśród moich znajomych. To jest oczywiście to, że wszyscy przez te dwa lata staliśmy się trochę ekspertami od sprzętu wojskowego. Zwróćcie panowie, że wyście to świetnie jako fachowcy znali, ale teraz wszyscy rozmawiają o HIMARS-ach, F-35, Storm Shadow, Javeliny, Enloy, Pioruny, typy czołgów to wszystko napływa na Ukrainę w większym lub mniejszym tempie. Chcielibyśmy, żeby oczywiście w większym. Natomiast, panowie, mówi się o tym, że armia ukraińska jest upośledzona, ponieważ nie ma przyzwoitego lotnictwa i że tutaj najbardziej zawiódł Zachód, to znaczy nie dostarczył przyzwoitych nowoczesnych samolotów w Ukrainie. I teraz mam pytanie do pana generała Drewniaka: czy to jest przyczyną tego, że Ukraińcy nie byli w stanie odnieść sukcesu w tej ofensywie? Na Zaporożu, którą przez kilka miesięcy obserwowaliśmy. I uwaga, od razu wprowadzę mały news. To znaczy, wydaje się, że wreszcie te szesnastki trafią prędzej czy później na Ukrainę. I wczoraj yy, szef NATO Stoltenberg powiedział wreszcie, chyba, wielki przełom, że Ukraińcy dostaną pozwolenie od Zachodu na atakowanie celów również na terenie Rosji. No, yy... Jeżeli, jeżeli taka będzie decyzja wszystkich krajów NATO, łącznie z Stanami Zjednoczonymi, że zachodnim sprzętem można atakować um, terytorium Rosji, to um, najpierw był problem, czy Krym jest terytorium Rosji, potem już okazało się, że jednak można Krym atakować. Teraz um, jest krok dalej. To oczywiście bardzo ułatwi to Ukraińcom um, um, działanie w tej um, strefie pozafrontowej, gdzie są składy amunicyjne, gdzie są składy paliw gdzie się cała logistyka wojskowa rozgrywa, gdzie generalnie one są słabiej chronione, no bo, no bo nie da się całego terytorium kraju chronić w jednakowy sposób. Ukraińcy z sobie radzili różnymi wynalazkami od starych rakiet typu RACE czy, czy, czy czy innych, znaczy rakiet bezpilotowych aparatów przez różnego rodzaju rakiety, które sami gdzieś mieli w inwentarzu, ale to były takie trochę partyzanckie działania, chociaż całkiem skuteczne, szczególnie bezpilotowe aparaty, i morskie, gdzie Ukraina pierwszy raz chyba zostawała w historii morskie aparaty i powietrzne działały, działają całkiem, całkiem dobrze. Ale wracając do lotnictwa. To nie jest tak, że lotnictwo wygrałoby to wojnę samo. Tutaj, ale, ale też mogłoby się okazać, że gdyby Udało się w określonych miejscach stworzyć takie obszary, w których Ukraina uzyskała przewagę w powietrzu, w których mogliby swobodnie manewrować wojskiem, w których rosyjska artyleria zostałaby odsunięta na taką odległość, której nie mogłaby razić Ukraińców. Bo słyszeliśmy te, te przekazy z frontu, że. Nie da się przejść okopów czy kolejnych linii umocnień, bo artyleria jest tak wstrzelana, że każdy ruch powoduje ogromny problem trupy ludzi i, i tak dalej. Gdyby się tam pojawiło lotnictwo, byłoby w stanie zneutralizować tę artylerię, no bo lotnictwo ma taką właściwość, byłoby w stanie zneutralizować podchodzące odwody, bo ma taką właściwość, byłoby w stanie odciąć pewien określony obszar, bo, bo nie, nie oszukujmy się, żeby na całym długości linistyczności wojsku Ukraina uzyskała panowanie w powietrzu. Ale w tym, w określonych miejscach, w określonym czasie mogłoby się okazać, że te siły ukraińskie przełamałyby umocnienia rosyjskie. Nie wiem, na ile by się były w stanie wedrzeć, jak głęboko i jak skonsumować ten sukces, ale wydaje się, że tak by mogło być. To jest oczywiście teoretyczna dyskusja dzisiaj, no bo co by rzucili Rosjanie, jakby na to odpowiedzieli, Mogłoby się okazać, że tak jak ostatnie kilka dni Ukraińcy inteligentnie manewrując swoimi zestawami przeciwlotniczymi zeszczelili kilka samolotów rosyjskich, Rosjanie mogliby zrobić podobną sytuację. Tu oczywiście tych różnych wariantów taktycznych jest, jest, jest wiele, ale generalnie zasada jest taka, że gdyby lotnictwo odizolowało określone obszary i stworzyło obszar przewagi powietrznej, um, ukraińska próba ofensywy w mojej ocenie miałaby dużo, dużo większe Podstawy do sukcesu niż to, co się odbywało teraz. No po prostu Ukraińcy nie byli w stanie przejść pewne rzeczy, bo byli narażeni na ciągłe oddziaływanie rosyjskie. Lotnictwo mogłoby to oddziaływanie, bardzo mocno ograniczyć i dać szansę żołnierzom ukraińskim właśnie na przerwanie w tej linii obrony rosyjskiej. To jest oczywiście pewna teoria, no bo, no bo to wszystko się rozwija w takiej dynamice, że, że, że nigdy nie wiemy, No, ale, ale w mojej ocenie, gdyby dzisiaj było 50-60 samolotów, bo mówimy o takiej liczbie samolotów, byłyby w stanie nowoczesnych samolotów, typu na przykład F-16, czy Mirage, czy, czy F-18, czy Gripen, byłyby w stanie stworzyć taki obszar, w którym Ukraina mogłaby osiągnąć sukces lądowy, poprzez to, że wywalczyłaby przewagę w powietrzu. Ja, tylko krótki komentarz do tego, co pan powiedział, panie generale, że no nie ma sprzętu niezniszczalnego. Dosłownie wczoraj pojawiły się dwa filmiki pokazujące dwa uszkodzone i porzucone przez ukraińskie załogi leopardy. To tylko taka ciekawostka. Natomiast a propos lotnictwa, mam to samo pytanie do pana pułkownika. Czy to jest największą piętą achillesową armii ukraińskiej? Brak nowoczesnego lotnictwa? Jest chyba najtrudniejsze do. Zmiany, wydaje mi się. Czyli do zbudowania tej zdolności. Aczkolwiek tu, tu absolutnie ekspertem jest pan generał, nie ja, ale z perspektywy mojej, jako oficera wojsk lądowych, wydaje mi się, że relatywnie łatwiej Ukraina będzie w stanie budować zdolności rozpoznania, zdolności artyleryjskie i koordynacji tego ognia, tak? Pancerne, bo to jest kwestia przesiąść się tylko na czołgi. Natomiast ja pamiętam ile lat budowaliśmy nasze zdolności, pan generał doskonale wie, bo jest współtwórcą tego. Jeśli chodzi o F16, ile to inwestycji wymagało i tak naprawdę nadal jeszcze ciągle prowadzimy implementację tego, bo F16 stanowi element rozbudowanego systemu, tak? Wielodomenowego. Naprawdę. I więc więc y, 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 rzeczywiście jest to, jest to ważny, ale najtrudniejszy do uzupełnienia. Obecnie słyszeliśmy, że pierwszych czterech ukraińskich pilotów zostało certyfikowanych, aczkolwiek nie wiem, na jakim poziomie jest ta, ale czterech, jak gdyby uzyskało prawo, podejrzewam do samodzielnych lotów. O, tak myślę. Y, 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 ile czasu minęło? I nie czterdziestu czterech. Więc jak to trudne będzie. Mnie się wydaje, że Ukraina, tworząc koncepcję, doktrynę swojej wojny, na razie nie ma co myśleć o lotnictwie jako istotnym elemencie rażenia, jako element obrody politycznej kraju może tak, ale zanim zbuduje zdolności rażenia, prawda? No bo pan generał mówi 46, 60 maszyn, to nie jest Top Gun, gdzie jedna maszyna czy dwie. Mistrzowskim rajdem, tak, tu mówimy o działaniach zespołów samolotów wykonujących operacje. Określone. Więc yy, yy, tak, ważny, ale yy, on się nie pojawi moim zdaniem szybko w takim znaczeniu, żeby zmienił obraz wojny, bo on może go zmienić. Niedecydująco, ale w istotny sposób, tak? Bo właśnie pan generał mówił o tym. Ale zanim to się pojawi, no myślę, że to jest kwestia na pewno nie miesięcy, ale lat kiedy będziemy mówili o zdolnościach nie pilotażu F-16, prawda? tylko działania, no, no mówię, ja patrzę z perspektywy, tak jak mnie jako oficera wojsk lądowych uczono, jak moje, jak lotnictwo na moją korzyść działać będzie, jak będzie działał przeciwnik, to nie chodzi o spektakularny rajd pary maszyn. Tak, tutaj, tutaj jeszcze wejdę w słowo, jest ogromna różnica między umiejętnością indywidualnego latania samolotem, a umiejętnością wykorzystania go w bojowy sposób, solo czy w parze, a umiejętnością wykorzystania go w określony sposób jako kilkunastu maszyn, a kilkudziesięciu to już jest najwyższa szkoła jazdy, i to opanowało tylko kilka krajów na świecie. Są kraje, które od wielu lat posiadają samoloty 16 ale nie posiadają na przykład zdolności do zaplanowania wielodomonowej operacji, w której brało udział 40-60 statków powietrznych. Komao, na przykład taka, taka, czyli Composite Air Operation. I to jest, i to jest bardzo trudne, tak jak powiedziałem, posiada tylko kraju, kilka krajów na świecie, taką zdolność i tego się uczy latami. Dużo łatwiej się, no, przepraszam, tak powiem, łatwiej nauczyć pilotować się w 16 niż nauczyć się być częścią zespołu, który ma. To trochę tak, jak, jak z grą na instrumencie. Można być całkiem niezłym, nie wiem, skrzypaczem, ale zanim się zagra w, nie wiem, orkiestrze filharmoników jedeńskich, to trochę jeszcze trzeba popracować razem z tą orkiestrą. Jeszcze musi być drygent, jeszcze musi być wiele innych rzeczy. I tu dokładnie, dokładnie tak jest, że oczywiście buduje się najpierw zdolności indywidualne, potem one się przechodzą w coraz bardziej zaawansowane grupowe, ale to zajmuje kilkanaście lat. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że nasi piloci wylądowali w 2006 roku FAM 16, wyszkoleni w Stanach Zjednoczonych, gdzie spędzili niektórzy ponad 2,5 roku. Pierwszą zdolność do tego, żebyśmy wystawili dwa samoloty i dwa zapasowe, czyli jedną parę dyżurną, osiągnęliśmy dokładnie po 4 latach, czyli w 2010 roku w Polsce. Gdzie nikt na nas nie naciskał, mieliśmy wyszkolonych pilotów, mieliśmy wsparcie Stanów Zjednoczonych, mieliśmy wszystko, że tak powiem, idealnie nowe samoloty, wsparcie techniczne i tak dalej. Nie będę mówił, w których latach osiągnęliśmy jakie pozostałe zdolności, no bo to, to, to nie jest jawne, ale. Mogę tylko powiedzieć, że w 2012 pierwszy taki test naszych f to był przelot na ćwiczenie Green Flag na Alaskę, gdzie braliśmy w nim udział z partnerami NATO i to był ogromny wysiłek. Więc 6 lat zajęło nam doprowadzenie tego, żeby jedna eskadra samolotów f 16 nawet niepełna, była w stanie wkomponować się w, w większą operację prowadzoną przez naszych sojuszników. Proszę zobaczyć, to jest od przelotu samolotów, a to jest 8-9 lat od wysłania pierwszych ludzi do Stanów na szkolenie. No cóż, ja mogę powiedzieć, myślę, że wszystkich ludzi, którzy wierzą w to, że to jest takie wunderwaffe, które się pojawi, mam na myśli EFY i rozstrzygnie tą wojnę na korzyść Ukrainy, ta fachowa wypowiedź pana generała pozbawiła tych złudzeń, niestety. Panowie, każda wojna ma elementy starych konfliktów w sobie, tak jak mówił pan generał, że no nigdy by nie przypuszczał, że to będzie przypominało Verdę, ale ma też zawsze pewne elementy rewolucyjne. Co według panów, może zacznijmy teraz od pana pułkownika, jest jakimś takim nowym tej wojny, coś, co zmieni przyszłe konflikty zbrojne? No, ja nie będę ukrywał, no nie jestem oryginalny w swoim poglądzie. Ja uważam, że dron. No, to jestem zszokowany absolutnie ilością tego, jak to jest wykorzystywane. Panie pułkowniku, podziela pan tą opinię, czy coś innego pana może zaskoczyło? Znaczy no i tak i nie, bo odnośnie dronów mnie to nie, nie zaskoczyło. Ja choćby z racji wykonywanych obowiązków przedtem, czyli powiedzmy gdzieś tam baza redzikowo, czyli kluczowa ochrona infrastruktury krytycznej i tak dalej, dla mnie drony zawsze były obszarem dużego zainteresowania i, 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 i stąd mnie, jak gdyby użyteczność i skuteczność dronów nie zaskoczyła, natomiast na pewno ich masowość. Bo jeżeli mówimy, że Ukraina według różnych danych zużywa miesięcznie od 10 do 30 tysięcy dronów, to jest zaskoczenie, tak? Masowość użycia, gdzie no nie zakładałem jednak, że drony będą polować na pojedynczych żołnierzy wręcz. Więc tu już zaskoczenie jest. Natomiast trzeba pamiętać, że przy klasycznej pełnoskalowej wojnie. Tutaj na te zdolności ukraińskie, tych ich tysięcy dronów, pracuje pół świata. Tak naprawdę. I, i przy konfliktach, gdzie jednak one będą w szerszej skali, gdzie nie, nie zostanie skupiony takie wsparcie na konkretny obszar, no to, 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 no to kwestia 30 tysięcy dronów to jest, to jest troszeczkę, troszeczkę aberracja. Więc to, to nie jest też coś, co całkowicie spowoduje nieużyteczność innych systemów itd. Tak no i jak gdyby nie tyle zaskoczenie, ale to potwierdziło takie przewidywania, że wzrośnie głębia rażenia kompleksu rakietowo-artyleryjskiego w wyniku rozpoznania obrazowego. Więc tutaj i to się bardzo mocno przełożyło na zdolności wojsk, bo jeżeli te drony cały czas sięgają w głąb, na głębokość 15-20 km co najmniej, bo te najmniejsze są w stanie tam na 3 do 5 te większe trochę dalej. Ale to są obszary, gdzie przedtem pododdziały przygotowywały się do natarcia, zajmowały rubieże wyjściowe, tam koncentrowano tą bojową logistykę tego najniższego szczebla. I się okazało, mało tego, stanowiska dowodzenia szczebla batalionów były rozwijane na taką głębokość. No bo wystarczyło to dobrze zamaskować i w zasadzie rozśrodkować siły. Obecnie to wszystko się przesunęło. Na 20 km w głąb, co całkowicie zmieniło obraz pola bitwy. Dlaczego pododdziały wchodzą takimi plutonami do walki, tak? No bo, bo nikt nie, nie rozmieści batalionu 7 kilometrów, żeby on w ciągu godziny wszedł do walki, bo ten batalion zostanie wykryty i nakryty ogniem artyleryjskim, rakietowym, tak? Dronami FP. Więc to, to jest dla mnie największa zmiana, właśnie. W tej chwili wszystkie armie natowskie przeanalizowały sposób funkcjonowania stanowisk dowodzenia. Ja nie będę wchodził w szczegóły, to nie są rzeczy jawne, ale tu są olbrzymie zmiany. Jak mają funkcjonować współczesne stanowiska dowodzenia tego taktycznego szczebla? Przy ich emisji radiowej, termalnej i tak dalej, to one są skazane na zniszczenie w tej, w tej strukturze starej. Tak? To są, to są z perspektywy mojej największe zmiany. Ja chciałem tylko, zanim oddam głos panu generałowi, powiedzieć, że dron dronowi nierówny, bo ja też interesowałem się trochę tymi dronami. Wiedziałem, że są ripery, wiedziałem, że są Bayraktary. Raz nawet, jak Polska chciała kupić od Izraelczyków drony, to pojechałem do Izraela, firma mnie zaprosiła, która je produkowała, do jednego kibucu, gdzie oni je montowali i skąd one startowały. Ten dron był wielkości samochodu, Kierowany był przez specjalistyczne centrum w, sam, w ciężarówce na faszerowane elektroniką. Jak zobaczyłem, ile to kosztuje, to spadłem z krzesła. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, nie wiem czy pana generała również, to jest to, że dron bojowy obecnie kosztuje 100 dolarów i podwieszony jest do niego przy pomocy taśmy klejącej granat za, nie wiem, 10 czy 15. Yy, czyli przejście z bardzo drogich technologii wojskowych na używanie cywilnych dronów. Do walki z przeciwnikiem. No, ten, to doświadczenie ukraińskie dla mnie zaskakujące jest nie samo użycie, tak jak tutaj pan pułkownik powiedział, bo to dla mnie było jasne, że, że w tym kierunku zmierzamy. Masowość, tak, to jest oczywiście ogromne zaskoczenie, ale pewien spryt. Tak to, tak to nazwę. Proszę zobaczyć, co zrobili Ukraińcy. W wielu obszarach wykorzystali. Technologie, które można kupić, nie wiem, nie będę to reklamował platform zakupowych, ale na wielu platformach zakupowych od chińskich zaczynając, po amerykańskie jakiekolwiek inne, e, można kupić e, różne rzeczy. E, zbudowano w oparciu o sieć telefonii komórkowej i o ten system powiadamiania, wykorzystano e, wiele obszarów, które w czas w ogóle nie kojarzyły się z wojskiem. E, zrobili to w wielu wypadkach młodzi ludzie, e, którzy. E, może nawet się nie nadawali do służby wojskowej, bo, bo, bo nie wiem, spędzali godziny przed komputerem, więc ich sprawność ogólna fizyczna była, delikatnie mówiąc, nie wojskowa, ale może się okazać, że to oni uratowali tysiące istnień ludzkich i, i, i wiele rzeczy, więc nagle się okazuje, że nie zawsze w tej takiej wojnie ten fizycznie strzelający żołnierz rozstrzyga o wszystkim. To jest dla mnie duże zaskoczenie, jak Ukraina potrafiła sprytnie podejść do wielu problemów, ta elastyczność, co wykazuje, że jednak to nie tylko wojsko jest tym elementem rozstrzygającym. O tym, o tym, czy państwo wygra, bo, 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 to, bo to, tak jak zaczęliśmy od tej, kto wygrał, to przegrał. To nie wojsko wygrywa wojnę, to państwo, my wszyscy. Bo jeżeli przegrywamy, no to, no to ponosimy tego konsekwencje wszyscy. I, I tutaj nie ma, nie ma lepszych i gorszych. Więc to państwo ukraińskie potrafiło być elastyczne. I to jest dla mnie duże zaskoczenie, że jednak państwo, które wywodzi się, no, no, no nie oszukujmy się no, z pewnych sowieckich tradycji, ta mentalność tam jednak została. Okazało się, że nie została wszczepiona tak mocno, jak w, w rosyjskiej armii, i Ukraina bardzo elastycznie potrafiła wyprzeć wiele elementów. I to jest dla mnie takie duże zaskoczenie. I to jest przykład, jak, jak dzisiaj należy szkolić i budować, żołnierzy, budować siły zbrojne, ale też jak należy szkolić społeczeństwo, że nie ma ludzi nieważnych. Że może się okazać, że ludzie, którzy dzisiaj z potencjalnego punktu widzenia wojska są do niczego, mogą wnieść swój udział bardzo poważny w, w, obronie, w obronie kraju i uratować setki tysięcy istnień ludzkich. Myślę, że w takich kategoriach. Wojny powinniśmy dzisiaj patrzeć nie tylko takiego, w cudzysłowie Rambo, który niszczy siły zbrojne przeciwnika, ale ogromnego obszaru potencjału, który posiada państwo i umiejętności jego wykorzystania. Ja myślę, że to, to jest dla mnie takie zaskoczenie. No i kolejną rzeczą, oczywiście możemy narzekać, że jest ta pomoc niepełna, nie taka, tu dziesiątki różnych rzeczy. Ale jednak pewna solidarność na świecie, i to jest taki pozytywny dla mnie wydźwięk tego wszystkiego, że jednak państwa pomogły Ukrainie. No bo nie oszukujmy się, gdyby nie korplówka z krajów zachodnich, dzisiaj w ogóle byśmy na ten temat nie rozmawiali. Rozmawialibyśmy raczej o tym, jak wygląda Ukraina pod panowaniem rosyjskim, ewentualnie o jakichś małych partyzanckich oddziałach, które w górach próbują przetrwać na modłę, nie wiem, polski, od, od, od wydzielonego oddziału Wojska Polskiego Majora Dobrzańskiego Hubala. Tak? Więc, więc, więc to też jest dla mnie takim zaskoczeniem pozytywnym. Więc, więc to są takie obszary, które mnie zaskoczyły. Zaskoczyli mnie też Rosjanie, Którzy, którzy, no, w wielu wypadkach wbrew własnej strategii, wbrew własnym dokumentom działali. No, ale myślałem, że to nawet może dobrze, tak, bo gdyby działali zgodnie z własną strategią, z własnymi dokumentami operacyjnymi, mogłoby być, efekt mógłby być dużo gorszy dla Ukrainy. Także to są takie zaskoczenia z tej wojny, które, które, no i jeszcze jedno, o którym chciałem powiedzieć. Mówiłem o tych takich pozytywnych, teraz o negatywnych, że są kraje, Um, I są, um, i to wcale nie mało, tych krajów, które um, um, potrafią skorzystać na tym um, w taki czy inny sposób um, od um, takiego bardzo niemoralnego dostarczania broni i amunicji Rosji, jak um, Iran czy Korapu, na o których pan pułkownik mówił, ale. Um, nie będę tu wymieniał tych krajów z imienia, bo, bo nie chcę robić jakichś międzynarodowych sensacji, ale dzisiaj są kraje, które kupują za pół darmo ropę, za pół darmo surowce z Rosji, wspomagając tą, tą operację i nie mają sobie nic do zarzucenia. Myślę, że, że to jest takim negatywnym sygnałem, że, że jednak to stare rzymskie przysłowie, że Petunia nolet działa skutecznie po parę tysiącach lat. Panowie, pora na pointę naszej rozmowy, bo czas, na który mówiliśmy, niestety, drodzy Państwo, dobiegł końca. Oczywiście pytałem o przeszłość i o teraźniejszość, no to muszę zapytać o przyszłość. Jak według panów ten konflikt się potoczy w przyszłości? Czego możemy się spodziewać? Jakie wnioski z tych dwóch lat można wyciągnąć, jeżeli chodzi o dalszy przebieg wojny rosyjsko-ukraińskiej? Panie pułkowniku. Nasze wnioski w zasadzie się pojawiały w naszych wypowiedziach wcześniej, więc, ale, ale jak gdyby wnioskiem głównym jest, jest to, że Europa musi się przygotować do konfliktu, to nie ważne czy on nastąpi czy nie, bo nie po to się przygotowuje siły zbrojne, żeby dywagować czy będzie, czy nie będzie, tylko siły zbrojne, które będą zdolne zareagować adekwatnie do zagrożenia. A z perspektywy mojej no, głównym wnioskiem moim jest, jest to, że niestety NATO jest w sytuacji, której nie zakładało, czyli NATO jest ciągle jeszcze w trybie takim stand-off pokojowym, a Rosja jest rozwinięta mobilizacyjnie. To, to się nie miało wydarzyć. Zakładano, że jeżeli Rosja zacznie się rozwijać, to NATO adekwatnie swoje zdolności, szczególnie w zakresie działań lądowych, będzie budować. No, a mamy po dwóch latach wojny. Rosję, co prawda, ponoszącą straty. Rosję, e, która na razie z ledwością kompensuje sprzętowe straty, ale rozwija się osobowo, a zasoby osobowe są jednak bardzo ważne. I finalnie, no, może być sytuacja taka, że mam, mam, mam nadzieję, że nie, że jednak NATO będzie dalej w trybie bardzo pokojowym. Co prawda, zwiększy produkcję am amunicji i tak dalej. Tylko pytanie, ilu będzie miało wojowników? O tym wspomnieliśmy na samym początku, bo Rosja ich będzie miała. Może nie najnowocześniej uzbrojonych, może z dowódcami, a nawet na pewno, którzy nie są kreatywni i tak dalej, ale to będzie 200-300 tysięcy ostrzelanych ludzi, którzy znają wojnę. To jest potężny zasób. Co będzie miało NATO? Ja mówię o NATO europejskim. W trybie stand-off będzie miało naprawdę, y, 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 nie wiem, 30%. Ja mówię o wojownikach, czyli o ludziach walczących z karabinami, latających, strzelających i tak dalej. Europa się obudziła, tylko po szczycie w Madrycie bardzo trafnie określono zagrożenia i potrzeby. Zagrożeniem jest Rosja. Potrzeba 300 tysięcznych sił zbrojnych w Europie. 300 tysięcy, to jest w mojej ocenie z mojego niskiego szczebla, ale wydaje mi się bardzo adekwatna liczba, rozsądna. Stać na to, na utrzymanie 300 tysięcy ludzi, bo to będzie i tak taniej niż wojna, gdyby do niej doszło, tak? Ale, ale to, to trzeba zacząć budować już. No ja byłem pesymistą, dlatego że wtedy nigdzie nie zawarto tego w żadnym dokumencie deklaratywnym. To się pojawiło bardzo mądrze super. Ja byłem pod wrażeniem, że właściwie to określono. No więc uważam, że Polska bardzo dobrze robi, bijąc na alarm, że, że mamy sytuację, jeszcze raz, której nie zakładano. Rosja jest rozwiniętą mobilizacyjnie armią, ponoszącą straty, ale rozwiniętą i na to, które dalej jest y, 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 troszeczkę, no nie jak w 2014, bo jednak tu sytuacja inna jest niż wtedy. Ale nadal w trybie bardzo, bardzo pokojowym. Ja nie mówię, że od razu musi przejść w tryb wojny, ale jednak mogłoby troszeczkę przyspieszyć. No dobrze, to to samo pytanie na koniec, i ostatnie słowo dla pana, należy do pana generała Tomasza Drewniaka. Punkt pierwszy, krótko, jak pan uważa, jak ta wojna rosyjsko-ukraińska się potoczy, a po drugie, czy to, co jak rozumiem, obawia się pan pułkownik, czy może się rozlać na przykład na państwa natowskie? I swoje pytanie podeprę sondażem, który się pojawił dzisiaj. 47% Polaków uważa atak Rosji na Polskę za prawdopodobny. Okej, okay, zacznijmy od końca. Oczywiście to jest trochę tak jak stypowanie numerów totolotka, chociaż tutaj mamy trochę więcej danych. No ale zawsze, zawsze jest to tylko pewien obszar możliwości. Czyli w mojej ocenie, dopóki Rosja jest zaangażowana na Ukrainie, dopóki Rosja. Tam Ukraińcy trzymają, że tak powiem, rękę na gardle rosyjskim, to Polska kupuje sobie czas na to, żeby się przygotować. Bo nie widzę możliwości dzisiaj, żeby Rosja nagle w jakiś cudowny sposób zaatakowała Polskę, mając skrzydło południowe pod Hersoniem, a skrzydło północne z Litwą, Łotwą i Estonią. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Oni automatycznie wchodzą w nieprawdopodobne kleszcze. Nie sądzę, żeby jakikolwiek dowódca wojskowy, polityczny podjął taką decyzję, bo, bo ona jest no, no, nieprawdopodobna. Przez Białoruś wiedzie jedna linia kolejowa, czy dwie i dwie drogi, czy jedna. Zatrzymanie wojska na tych drogach jest no, dość proste dla, 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 dla wszystkich. Więc, więc tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, to, 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 to moja diagnoza jest taka. Bardziej bym się bał, mieszkając dzisiaj w Talinie, czy w, czy w krajach bałtyckich, bo to może być atakiem, celem ataku Rosji. Dlaczego? No, bo jeżeli popatrzymy na wielkość krajów i na możliwości rosyjskie, o tej ofensywie południowej mówiliśmy, za jaką prędkością się posuwali, to może się okazać, że ludzie się położą spać w niepodległym kraju, a obudzą się w kolonii rosyjskiej, bo, bo, to, bo taka jest głębokość operacyjna tych krajów, po prostu. Więc to tak naprawdę jest ogromny problem. Co, co, dotyczy, co dotyczy końca wojny ukraińsko-rosyjskiej, myślę, że ta wojna się nigdy nie skończy, przynajmniej w takim realnym czasie. Ona będzie miała różne intensywności. Może się tak, że będzie zamrożona, może być tak, że będzie jakaś linia demarkacyjna, może być tak, że będą jakieś nawet wstrzymanie konfliktu różne rozwiązania, ale nie sądzę, że przy tej intensywności emocji, które obecnie tam są, ta wojna się zakończy podpisaniem pokoju, ustaleniem nowych słupków granicznych czy starych słupków granicznych i podaniem sobie ręki ludzi, którzy jeszcze niedawno się strzelali. Proszę zobaczyć, ile zajęło Francuzom i Niemcom, ile zajęło nam i Niemcom dojście do jakiegokolwiek konsensusu w, w, po, po różnych konfliktach. A tutaj myślę, że te emocje są podobne, jeżeli nie większe. Myślę, że. Jeżeli chodzi o koniec tej wojny, to on jest bardzo odległy. Jeżeli chodzi o jakieś jej zamrożenie, wydaje się, że, że, to może być sprowokowane różnymi wydarzeniami na świecie, że Ukraina może tego nie chcieć, ale wydarzenia na świecie, patrz, wybory w Stanach Zjednoczonych czy jakiekolwiek inne wydarzenia mogą spowodować, że Ukraina będzie przymuszona do jakiegoś działania przy stoliku dyplomacji. Więc, więc takie są, takie są moje Przewidywania, Polska powinna korzystać z tego czasu, jaki mamy w dwojaki sposób. Jeden to jest rozwój własnego potencjału, który trwa i no, lepiej długo, że jest on rozwijany, a drugie to jest budowa pewnych relacji z partnerami takich, abyśmy nie tylko dostawali przez lotnisko, nie wiem, w Lipsku czy w Berlinie, tak jak na Zrzeszów dla Ukrainy, sprzęt do walki, ale żeby tutaj pojawili się wszyscy nasi koledzy z NATO, tak jak siedzą przy okrągłym stole w kwaterze w Brukseli, to dokładnie w takim składzie pojawili się w Polsce, i nie wtedy, kiedy rosyjskie czołgi będą już przejeżdżały granicę, tylko na dużo, dużo wcześniej. Po to, żeby właśnie żaden rosyjski czołg nawet nie pomyślał, żeby tą granicę przejechać. Tak, tak, tak widzę nasze działanie polskie, czyli wzrost własnego potencjału i wzrost że tak powiem, potencjału koalicyjnego Bardzo Panu dziękuję Panie Generale i to była puenta drodzy Państwo naszej rocznicowej dyskusji dwa lata wojny moimi gośćmi byli Pan Pułkownik Piotr Lewandowski, bardzo Panu dziękuję Dziękuję i Pan Generał Tomasz Drewniak bardzo dziękuję Dziękuję bardzo Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i przed nami jeszcze rozmowa o dwóch latach wojny na morzu z oficerem marynarki wojennej i o bitwie o Kijów z Jackiem Bartosiakiem. To już w najbliższych dniach, a tymczasem polecam Państwu zajrzeć do historii realnej.pl, to jest nasza księgarnia internetowa. Znajdziecie tam Państwo m.in. nową książkę, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem Wojna Ukrainy, Wojna o Świat z autografami autorów. Poza tym koszulki Redisbet z napisem Historia Realna i naturalnie kubki i inne y, gadżety. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest Pomelo, catering dietetyczny, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, która pozwoli Państwu oszczędzić czas. Wszystkie szczegóły o rabatach znajdziecie Państwo poniżej. Kciuk dla Zarysu, Fundacji Zabrza, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach.